To zdjęcia z Krakowa. Dziś wczesnym popołudniem radykalne odłamy opozycji urządziły w centrum miasta antyradziecką awanturę. Ciekawe, co jeszcze wymyślą ci młodzi demonstranci, by przyczynić się do lepszej i pełnej normalizacji dobrosąsiedzkich stosunków. Wczoraj pokazaliśmy zdjęcia z antyradzieckiej demonstracji w Krakowie. Dziś nasi krakowscy reporterzy mieli niestety okazję, by sfilmować podobne sceny. Na starość to przychodzi różnie, bezpośrednio z tak zwanym imperializmem kapitalistycznym. Trzeba potępić, prawda, tego typu wydarzenia, bo to absolutnie nie mieści się w głowie. Przecież trudno sobie wyobrażać, żeby w obecnych tych przemianach jeszcze pewne grupy psuły, prawda, ogólną atmosferę, jaka istnieje w społeczeństwie. Głupota. Nic innego, tylko normalna głupota i nieodpowiedzialni ludzie są. I należałoby tym jednak takim się naważnie skończyć. Bo to jest, robi więcej zła, jak dobrego. Jestem także przeciwna takim wystąpieniom, jak wypisywanie, o, na przykład wczoraj pod ambasadą miało miejsce wyraz z 4 liter. No to mi się absolutnie nie, to mi się nie podoba, bo to według mnie jest zwykłe chamstwo. Wydarzenie w Krakowie ja mogę ocenić tylko jak prowokację. I nie wiem, kto tam dirygował zza kurtyny tej prowokacji. Ну, что бы тут поведеть, же организация вольности покоя, на мой погляд, ну, то организация нелегальная, как ведомо, же там за дуже вольности и за мало покоя. И там лодишь барзо, барзо легко прекрачивая границы помензы, как бы то поведеть, демократией и анархией. Вот. Ну, что еще могу поведеть? Же то был очевидно не якость, как могу, маргинес сполечный, то были интеллигентные люди, студенты УИОТУ и так далее. Ну, и мысли же, треба им, особисти им, треба учиться демократии. Как информует наш корреспондент из Кракова, демонстранти поранили дзиś камнями трое przechodniów. Społeczeństwo Krakowa i całego kraju przyjmuje z oburzeniem antyradzieckie ekscesy, jakie część opozycji urządza uporczywie w Krakowie. Zhańbiony został herb Związku Radzieckiego. Pojawiły się oszczercze w swej treści rysunki na ścianach domów. Prezes Rady Ministrów Mieczysław Rakowski przyjął ambasadora Związku Radzieckiego Władimira Browikowa. Tematem rozmowy były problemy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania i troski.